Witajcie w samym środku Czarnego Serca. Sytuacja, o której wam dzisiaj opowiem, nie tyle co jest straszna, ale jest obrzydliwa i tragiczna. Tragiczna, ponieważ dotyczy przedwcześnie odebranego dziecięcego życia. Obrzydliwa zaś, ponieważ trudno musi się dorastać w domu, w którym własna matka pracuje jako prostytutka. Ale po kolei. ...1948 rok dla Kolumbii nie był szczególnie szczęśliwy. Chwilę po zakończeniu II wojny światowej wybuchła tam wojna domowa, la violencia. Konflikt trwał według różnych źródeł od 10 do nawet 18 lat oraz pochłonął średnio 300 tysięcy istnień, a kolejne 2 miliony osób zmusił do opuszczenia granic kraju. W pierwszym roku konfliktu, przypomnę, 48 rok, jeden z biorących udział w walkach mężczyzna spodziewał się dziecka. Niestety, nie doczekał się narodzin syna, który, jak się okaże w przyszłości, stał się największym seryjnym mordercą w kraju. Pedro Alonso López, bo tak nazywa się antybohater dzisiejszego filmu, nie miał łatwego startu. Wychowywany w małej miejscowości Santa Isabel wraz z 12 rodzeństwa chłopiec wielokrotnie był świadkiem nierządu ze strony matki, która usługi seksualne świadczyła w swoim rodzinnym domu. Po przeprowadzce do oddalonego o niespełna 130 km El Espinal nic się w domu rodziny López nie zmieniło. Nadal występowała tam prostytucja, nadużywanie alkoholu, przemoc domowa oraz brak opieki nad dziećmi ze strony matki. W późniejszych latach Pedro mocno krytykował ją za jej szorstkość, nieumiejętność zajęcia się własnymi dziećmi oraz za to, w jaki sposób pracowała. W wieku 8 lat, świadomy swojej seksualności, młody López postanowił odwzorować to, co regularnie działo się za kotarą u jego matki. Na cel wybrał swoją młodszą siostrę, do której postanowił przystawiać się na siłę. Zauważywszy to, matka Lópeza w szale zaprowadziła go na obrzeża miasta i zakazała wracać do domu. Ten jednak, nie mając się gdzie udać, wrócił i przeczekał noc. Następnego dnia z samego rana rozwścieczona matka nie dawała za wygraną. Zabrała chłopaka na busa, wywiozła młodego Pedro około 320 km od domu i porzuciła. Ośmiolatek został całkiem sam. Błąkający się po ulicach nowego miasteczka i w zasadzie to nie mające się gdzie podziać, młody Pedro sypia po pustostanach, a jedzenia szuka na śmietnikach. Los się jednak do niego uśmiechnął, choć niestety tylko pozornie i szyderczo. Lópeza zaczepia obcy mu mężczyzna, który oferuje chłopcu ciepły posiłek i wygodne łóżko. Głodny i zdesperowany chłopiec ruszył więc za mężczyzną, ale jak się okazało, na miejscu nie było nic z obiecywanych mu rzeczy. Pedro został wielokrotnie zgwałcony i porzucony. Straciłem moją niewinność w wieku 8 lat, mówił w późniejszym wywiadzie, więc zrobiłem to samo tylu dziewczynom, ile byłem w stanie. Po tym incydencie nie potrafił już nikomu zaufać. Na poszukiwania jedzenia wychodził tylko nocą, kiedy kontakt z obcymi osobami mógł być ograniczony do minimum. I tu znowu mamy rozjazd informacyjny. Jedne źródła mówią o tym, że minęły tygodnie, kiedy zdecydował się opuścić lokalne miasteczko i udał się w podróż do Bogoty, by znowu spróbować od zera. Inni mówią, że jego samotność trwała miesiące, a jeszcze inne źródła mówią o roku. Ile czasu by to nie było, przed młodym Lópezem jest jeszcze naprawdę wiele krzywd. Żebrającym chłopcem zainteresowała się pewna amerykańska para mieszkająca w Bogocie. Zaadoptowali oni chłopaka, gwarantując mu ciepły dom, wyżywienie i mir rodzinny. Zapisali go nawet do szkoły dla sierot, gdzie Pedro uczył się do 12 roku życia. Dlaczego tak krótko, zapytacie? Koszmar z wczesnych lat wrócił w postaci molestowania seksualnego i wykorzystania chłopca przez jedną z nauczycielek. Ledwo odbudowane zaufanie do obcych runęło, po raz kolejny. Młody López wrócił do domu, ukradł tyle pieniędzy, ile mógł i wrócił na ulicę, utrzymując się z drobnych kradzieży. Pedro, jak i wiele innych młodych chłopców w tamtym okresie, został wciągnięty do gangu. Szybko zauważył, że kradzieże to dosyć dochodowy interes, więc poświęcił się temu dosyć namiętnie, przechodząc od drobnych kieszonkowych spraw, aż po kradzieże samochodów. Żeby do tego poziomu jednak dojść, musiał spędzić 6 lat szkoląc się złodziejskiego fachu. Szczęście jednak go po raz kolejny opuściło i został złapany przez policję na próbie włamania do auta. Został za to skazany na 7 lat więzienia. Pedro szybko zrozumiał, jak wielkie bezprawie panuje w kolumbijskich więzieniach. Już drugiego dnia odsiadki został brutalnie zgwałcony przez czwórkę współwięźniów. López w późniejszym wywiadzie powiedział, że to był właśnie ten moment, w którym coś w nim umarło. Wtedy też obiecał sobie, że nikt go więcej nie skrzywdzi, a za wszelkie mu wyrządzone zło oprawcy poniosą konsekwencje. Tak też zrobił. Z jednego ze sztućców, do których miał dostęp, zbudował sobie nóż. 3 z 4 napastników, którzy wcześniej dokonali na nim gwałtu, zamordował w celi.
Czwarty, chcący się uratować przed rzezią, uciekł z celi na główny hol. Pedro był szybszy. Dopadł oprawcę i zaszlachtował go na oczach setek innych więźniów i strażników. Wydawałoby się, że jest to punkt, w którym Pedro przegrał resztę życia. Ale nie. Zyskał ogromne ilości respektu wśród więźniów, a strażnicy stwierdzili, że działał w obronie własnej. Efekt? Zaledwie 2 dodatkowe lata do odsiedzenia. 78 to rok, w którym rodzi się potwór z Andów. Lopez zdecydował, że czas odegrać się na świecie za krzywdy, których doświadczył jako dziecko. Jako cel obiera młode, od 8 do 12 roku życia dziewczynki. Tłumaczył się później, że są najlepszym celem, ponieważ są takie niewinne. Już na początku swojej morderczej kariery Lopez prawie że został zabity, a mówiąc dokładniej, doszłoby do samosądu. Został on przyłapany na próbie uprowadzenia 9-letniej dziewczynki. Okoliczni mieszkańcy przez wiele godzin go torturowali, aż finalnie z opałów uratowała go misjonarka, która zarzekła się, że zawiezie porywacza na policję. Ta jednak zlitowała się i wypuściła go na granicy Kolumbii z Ekwadorem. Potwór, uzyskawszy kolejną szansę od losu, ruszył ponownie dokonywać rzezi. Trwało to latami. Sprawa z porwaniami dziewczynek wyszła ponownie na jaw wtedy, gdy podczas jednej z powodzi na terenie Ekwadoru wypłynęły z ziemi 4 ciała, które wyraźnie nosiły na sobie ślad przestępstwa. Zauważyć można było m.in. ich gałki oczne, które z jakiegoś powodu były wyłupane z orbit. W późniejszym czasie władze policji dowiedzą się, że powstało to na skutek potwornej siły zaciśniętej na szyjach dziewczynek. Chwilę później Pedro, na szczęście, wpadł podczas kolejnej próby porwania i tym razem czekał na niego wyrok. Potwór z Andów przyznał się do zabójstwa łącznie prawie 350 dziewczynek na terenie 3 państw. Policja nie była w stanie mu uwierzyć, dlatego też wskazał śledczym miejsca zakopania zwłok. Finalnie otrzymał wyrok, uwaga, zaledwie 16 lat więzienia, ponieważ to był największy możliwy wyrok w tamtej chwili obowiązujący w Ekwadorze. Wyszedł po zaledwie 14 latach. Wyrok został skrócony ze względu na dobre sprawowanie Lopeza. Ten zaś wychodząc na wolność powiedział: jestem szczęśliwy, że znów zabiję. To moja misja. Został ponownie złapany podczas podjęcia kolejnej próby morderstwa. Tym razem wyrok zapadł jeszcze łagodniejszy niż poprzednio. Pedro Alonso Lopez został uznany za osobę niepoczytalną i skierowany do szpitala psychiatrycznego, który opuścił dosyć niedawno, bo w 1998 roku. Gdzie przebywa obecnie największy morderca w historii świata? Tego nie wiadomo. W roku 2002 ponownie dokonano morderstwa w Kolumbii na wzór tych wykonywanych przez Lopeza. Od tego momentu potwór z Andów poszukiwany jest listem gończym wystawionym przez Interpol, lecz od 20 lat nikt nie wpadł jeszcze na jego trop. Może dalej chodzi uliczkami miast, wypatrując kolejne ofiary. Żywy czy nie, na pewno zostanie zapamiętany jako największy morderca w historii. Modus operandi Lopeza był prosty. Porwać dziecko, najlepiej na zatłoczonym rynku. W takich miejscach nikt nie zwracał uwagi na mężczyznę. Było tam po prostu za dużo ludzi. Zachęcał dzieci drobnymi prezentami, często przez wiele dni. Gdy te w końcu łyknęły haczyk, zaprowadzał je na skraj miasta do wcześniej przygotowanych przez siebie kryjówek, gdzie również czekał na dziewczynki gotowy, płytki, świeżo wykopany grób. Takich ofiar mogło być nawet 3-tygodniowo. Lopez nie był osobą medialną. Udzielił tylko jednego wywiadu w życiu. W zasadzie podczas niego, udzielonego Ronowi Leitnerowi w 1999 roku, który ten swoją drogą opublikował część tego wywiadu w lutowym wydaniu miesięcznika Daily Record z 2001 roku, powiedział: robiłem to w nocy. Pierwsze przebłyski światła dziennego powodowały u mnie ekscytację. Wtedy je wiązałem, zmuszałem do seksu i kładłem ręce na ich szyi. Kiedy słońce całkowicie wzeszło, zaczynałem je dusić. To było wspaniałe uczucie tylko wtedy, kiedy mogłem widzieć ich oczy. Nigdy nie zabiłem żadnej dziewczynki w nocy, to byłoby marnotrawstwo. Musiałem patrzeć, jak umierają skąpane w świetle słońca. Zwykle umierały dość szybko, całość trwała od 5 do 15 minut. Czasami jednak musiałem dwukrotnie się upewnić i dusiłem je ponownie. Żadna z dziewczynek nie krzyczała. Nie spodziewały się, że coś złego może im się stać. Były takie niewinne. Moje małe przyjaciółki lubiły mieć towarzystwo. Często wrzucałem 3 lub 4 ciała do jednego grobu i rozmawiałem z nimi. To było dla mnie jak mała impreza, ale przez to, że się nie ruszały, po chwili nudziły mi się i ruszałem w poszukiwaniu nowych. Trudnym jest zdefiniować seryjnego mordercę, jeżeli chodzi o cechy osobowości takiej osoby. Mawia się, że takie jednostki cechują się osobowością psychopatyczną, lecz jak wiadomo, nie da się jednoznacznie określić osobowości. Jest to pewnego rodzaju spektrum i cechy psychopatyczne posiada każdy z nas.
W jednych personach są one bardziej ukryte, w innych mniej, aczkolwiek nie ma osoby bez takich cech. I od razu też uprzedzę, ponieważ słowo psychopata kojarzy nam się głównie z popieprzeńcem, który za pomocą noża sieka każdego w zasięgu swojego wzroku. No to nie do końca tak. Psychopata to osoba o zaburzonym myśleniu i odbieraniu bodźców. I nawet takie cechy jak zwiększona skłonność do kłamania czy narcyzm są cechami psychopatycznymi. Jeżeli jednak mowa o seryjnych zabójcach, to u nich te cechy są nad wyraz przejaskrawione i zdecydowanie bardziej widoczne, jednocześnie pozostając ukrytymi. To jest ten element, który straszy najbardziej. Większość seryjnych morderców to zwyczajny Kowalski, niczym się nie wyróżniający. Pierwszą cechą takich osób są zaburzenia osobowości i są to wcześniej wspomniane skłonności psychopatyczne czy socjopatyczne. Nie oznacza to, że oni są szaleni. Bardziej powiedziałbym, że mają skrzywione postrzeganie świata i siebie innych. Megalomania kontra bezwartościowe ofiary. Psychopatia to cecha wrodzona. Co ciekawe, takie cechy mogą potęgować swoją wagę we wczesnym dzieciństwie właśnie za sprawą strasznych wydarzeń. Szaleni ludzie nie są świadomi swoich poczynań. Seryjni mordercy doskonale wiedzą, co czynią źle. Oni się tym po prostu nie przejmują. Seryjni mordercy są doskonałymi manipulantami, ale świetnie radzą sobie też z upewnianiem, że nie wiesz o tym, że jesteś pod ich wpływem. Potrafią doskonale grać twojego wujka, brata czy sąsiada, a ponieważ ludzie z reguły nie zakładają, że ktoś, kto mieszka za ścianą, może być zły, łatwiej im przychodzi przyswajanie złudnej nadziei. Obraz seryjnego mordercy jako wzorowego obywatela jest dosyć popularny i często po wyjściu na jaw szeregu zbrodni ludzie dalej nie są w stanie uwierzyć w to, czego dana osoba dokonała. Przecież on był taki miły, zawsze dzień dobry na klatce mówił. Jeżeli łapiesz się na takim myśleniu, no to wiedz, że właśnie dałeś się złapać w sidła mordercy. Znęcanie się nad dziećmi było tematem, który poruszałem w odcinku o masakrze w Teksasie. Takie coś między innymi doprowadza do szkolnych strzelanin, ale dlaczego? Umysł dziecka jest chłonny i wszechobecna agresja powoduje, że dziecko nie zna innego życia. Znaczna większość seryjnych morderców miała nieciekawe dzieciństwo, a w przyszłości mścili się za czasy, gdy byli bezbronni. Badania wykonywane na Uniwersytecie Radforda, badający grupę 50 seryjnych morderców, określiły jasno, że 70% z nich doznało maltretowania w dzieciństwie w różnorakiej formie – fizycznej, psychicznej czy nawet seksualnej. Brak doświadczenia empatii ze strony rodzica skutkuje niestety brakiem odczuwania empatii wobec przyszłych ofiar. Ludzie, którzy mają problemy z kontrolowaniem własnego życia, często szukają ofiar jeszcze bardziej bezbronnych niż oni sami, by w końcu być za coś lub za kogoś odpowiedzialnym. Seryjni mordercy lubią cieszyć się czyimś strachem. Stawianie siebie w pozycji wyższej jest spowodowane, niestety tutaj znowu zachodzi korelacja z dzieciństwem, poczuciem braku kontroli nad wszystkim dookoła, bezbronnością. Patologiczna możliwość władzy i braku empatii daje jednak morderczą kombinację. Według portalu Psychology Today największy odsetek seryjnych morderców cechuje właśnie nastawienie nie na sam proces morderstwa ani na cel, a właśnie na poczucie kontroli. Jest to pewien kompleks Boga, który między innymi odczuwał Lopez. Władza nad czyimś życiem spoczywa w ich rękach, a to ich napędza. Seryjni mordercy prawie nigdy nie odczuwają skruchy za popełnione winy. Gdyby tak nie było, to nie byliby zdolni do popełniania brutalnych zbrodni raz za razem. W większości jednak brak skruchy jest powiązany z brakiem empatii. Jeżeli zbrodniarz może w łatwy sposób odrzucić wizję współczucia dla kogoś, kto cierpi i przejawia strach, to również w łatwy sposób może mu odebrać życie. Zdaję sobie sprawę, że to, co teraz zrobiłem, to znaczne generalizowanie. Temat cech osobowości i profilowania typowego seryjnego mordercy byłby trudny do streszczenia nawet w 10-godzinnym filmie, dlatego pozwolę sobie odesłać Was jako zainteresowane osoby do zagadnień związanych z psychologią kryminalistyki i do źródeł w postaci książek specjalizujących się w dziedzinie psychologii kryminalnej. Nie każdy narcyz jest mordercą, a nie każdy morderca jest narcyzem. Świetnie temat mitów o seryjnych zbrodniarzach pokazał Łukasz Wroński w swojej książce Seryjni i wielokrotni mordercy. Urywek dotyczący właśnie mitów na ich temat znajdziecie na stronie, do której link zostawię w przypiętym komentarzu. I to tyle ode mnie na dziś. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Jeżeli Ci się spodobało, to zostaw łapkę czy coś. Czarne serce.